Dobra, teraz będzie z serii dosyć tasiemcowej. Dwie postacie. Moim zdaniem bardzo fajne, wy zaraz to ocenicie. Jest to Kidan oraz jest to Sasuke. I to będzie walka pomiędzy nimi. Zapraszam.休止はこんなもんじゃねえぞ。だが、あの痛みは最高だ。他人が死ぬ時の痛みが俺の体の中に染み込んでくる。痛みを通り越して快感に来る。俺はあんたを殺したいとうずうずしてるぜ。 Dobra, to ja mam małe pytanko. Skąd pomysł na walkę Sasuke z Akatsuki w tym samym czasie, jak Hidan był w Akatsuki? Akurat pomyśleliśmy, że to może być bardzo dobry pomysł, ogólnie inaczej rozegrać akcję niż była to w Naruto. I właśnie pomyśleliśmy, że może być to Sasek z Hidanem. A ten pierścionek, który masz, to jest dosłownie Hidana? Ten? Niestety nie. Nie mogłem znaleźć oryginału. Oryginał niestety jest brązowy. Ja mam zielony. Dobra. Czy ktoś ma jakieś pytanka? Jak zwykle, jury, ta sama osoba. Więc pytanie ogólnie odnośnie do tej scenki. Od razu pochwalam prześwietne odegranie. Dziękuję. Było to mocno jakoś ćwiczone z twojej strony, czy kompletny żywioł? Jestem psychopatą i gadam do siebie codziennie, zanim idę spać. Znaczy to było... Większy to był Spartan, to prawda, bo zaczęliśmy to robić dosyć niedawno i jakoś się mocno nie przygotowywaliśmy. Po prostu już wiedzieliśmy po prostu, co mamy robić, zrobiliśmy to i koniec. Ciężki ten trójsierp? Nie. Nie jest kompletnie ciężki. Dziękuję. To się, a już widzę. O Jezu, za dużo ludzi. Halo, halo, ja mam pytanie. Hidan jest nieśmiertelny. Jakim cudem zginął? Nie zginął. Jak jeszcze to? Na końcu scenki mówił. Jego głowa mówiła. Aha, dobra, zwracam honor. Dobra, idę do następnej osoby. Skąd pomysł na połączenie Hidana z Malfoyem z Harry'ego Pottera? Hmm.
Niestety ten kolor najbardziej mi pasował, moim zdaniem, dlatego użyłem blond farby, nie szarej. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Ile zajęło przygotowanie kostiumów? Najdłużej było z płaszczami, bo płaszcze szły bardzo długo. Natomiast kosa została wykonana w sumie 1,5 tygodnia, może 2. I tak reszta w sumie była dosyć szybko. Dobrze, jeszcze coś? To wielkie brawa. Dziękujemy.